Za nami 32. edycja wyścigu. Czy według Pana poradzili sobie kolarze wyjątkowo dobrze na tegorocznych trasach? Jak Pan mógłby podsumować tegoroczny wyścig, 32. edycję? Tak, chciałem powiedzieć, że wyścig Solidarności Olimpijczyków, niezależnie od tego, czy jest po średnich górach, czy jest po terenach płaskich, zawsze dostarcza bardzo dużo emocji. W tym roku racja należała do Czechów. Pierwsze dwa miejsca generalnie, Holender uzupełnił podium. Troszkę szkoda, że w trójce pierwszej nie znaleźliśmy Polaka, ale tu za podium mamy Maćka Parterskiego z ekipy Wostrata Team i bodajże, to jest, nie wiem, czy czwarty, piąty, tak się przemienia, Alan Banaszek z HRE Mazowsze Serce Polski i Maciej Paterski. Drużyna po Czesi wygrali decydujące etapy trzeci i czwarty. Ranty były właśnie na trzecim etapie. Peleton dał się zaskoczyć, na 15 do mety zostało to rozerwane. Przyszła grupka na 40 sekund. Wczoraj już było gorzej, bo w okolicach Kielc niestety teren był bardzo wymagający i peleton tam eksplodował na parę grupek. Oceniam wyścig wspaniały. Nasi polscy kolarze bardzo dobrze się pokazali. Tak jak powtarzam, co roku na wyścigu Solidarności Olimpijczyków mamy objawienie, mamy jakąś nową gwiazdę, która wchodzi na firmamenty sławy i tutaj mi się wydaje będzie Kasper van Uden, 19-letni zawodnik holenderski. Tak jak dziennikarze wspominali, nie było go widać, nie wiadomo było bardzo co on zrobił, nie było materiałów o nim w internecie. Ja przeglądałem, w juniorach sobie radził bardzo dobrze, wygrał dwa lata temu wyścig juniorski Kurn Bruxelles, Kurn bardzo znany w Europie. W tym roku wygrał dwa wyścigi na Solidarności plus trzeci w generalce. Myślę, że ta kariera jego nabierze tempa, tak jak co roku ktoś wypływa. Dodatkowo muszę też pochwalić ekipę Elkow. Kasper, drugi zawodnik wyścigu, to jest młody, obiecujący również Tupalik. Ja mówię cały czas, staramy się, żeby mieć naszych młodzieżowców, którzy będą walczyć o pierwsze miejsce na takich wyścigach. Mam nadzieję, że coś się odblokuje, że usiądziemy na jesień z trenerami polskimi. Coś wymyślimy na przyszły rok, żeby to nasze kolarstwo młodzieżowe poszło do góry, żebyśmy mogli mieć też młodzieżowca, który będzie walczył w generalnej klasyfikacji na wyścigu Solidarności Olimpijczyków.